Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011, czyli w okresie polskiej prezydencji, na temat wspólnej polityki rolnej poświęcono niewiele miejsca, zwłaszcza na temat płatności bezpośrednich. Polska nie wykorzystała swojej szansy, aby podjąć zdecydowaną próbę wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników nowej i starej Unii Europejskiej. Trudno się przecież zgodzić na sytuację, kiedy polski rolnik otrzymuje około 190 euro dopłat do 1 hektara, a rolnicy niemieccy w podobnych warunkach otrzymują 340 euro, a duńscy nawet 390 euro. W dokumencie zapisano, że z jednej strony można było zauważyć zdecydowane niezadowolenie związane z brakiem wyrównania dopłat, które prezentowali ministrowie państw nowej dwunastki, natomiast przeciw obniżaniu wsparcia w ramach wyrównania dopłat protestowali ministrowie państw starej piętnastki. Panie ministrze, czy taka konkluzja zawarta w omawianej informacji jest dla Polski sukcesem w tej bardzo ważnej dla milionów polskich rolników sprawie, czy jest wyrazem porażki polskiej prezydencji w tym obszarze? Dziękuję.